Radojewo, część miasta Poznania w osiedlu Marasko-Radojewo, położona na północnym krańcu miasta, na lewym brzegu Warty. Tutejszy park położony jest wśród wcale niemałych wzniesień, z których rozpościerał się kiedyś wspaniały widok na Dolinę Warty. Mimo zaniedbania, park wciąż jest niezwykle piękny. O świcie wygląda tajemniczo, ba, nawet mrocznie. Nic więc dziwnego, że powstały wokół niego legendy, które dodały temu miejscu aurę niedostępności. Jedna z nich dotyczy wzniesienia zwanego Krzyżową Górą, gdzie leżą dwa wielkie głazy. Jaka siła je tam wciągnęła, nie wiadomo. Może nie sprawiły tego siły nieczyste lub ręka ludzka, a zaklęcie. Dawno temu spotykało się na wzgórzu dwoje młodych ludzi. On zakochany do szaleństwa owczarz, przystojny młokos, lecz groszem nieśmierdzący. Ona prześliczna, białowłosa, o oczach tak niebieskich jak źródełko bijące na stoku tego wzgórza, do którego zachodziła po wodę. Jej matka, przeciwna tym schadzkom, wykrzyknęła pewnego razu w gniewie: ażebyś niewdzięcznico tam razem z nim się w kamień zamieniła. Jakaś zła moc, duch lub czar sprawiły, że przekleństwo matki się spełniło. Inna z mrocznych radojewskich historii opowiada o wątreskowie, masonie, który z diabłem gadał. Ludzie mówili też o duchu poruszającym się konno po okolicznych lasach i łąkach, straszącego demonicznym śmiechem odwiedzających Radojewo turystów. On sam nie wie, czy ma to robić, ale ja mu się to wydaje. To nie ma tego lasu, kurwa. Kompletnie. Ścieżki. No właśnie. Ścieżka tu. No, przepraszam. Nie są ścieżki. Dwa gmazy. Ja mam trasę, czekaj. No, a on kurwa w ciemku tam biegł. Nie do trasy! Idziemy! Nie zbaczajcie z drogi! Zbaczajcie z drogi! Była trasa tutaj, właśnie. Czuję się jak Silent Hill. Nie wiem. Rozmieniu, staram się. Ja to chcę pętać, nie? Idziemy dalej. Tu jest jakoś dziwnie chuj. No to jest przesilenie. Jest. Szczerze? Pierwszy raz jak mnie tu diabeł przyprowadził, to się mówi, tak to przesilenie. Ale jednak to jest chuja, prawda, nie? Jednak to diablo ma coś kurwa na rzeczy, no chuj. Nie rób diabeł, bo się boję. Chowamy się. Jestem tu ja, moi przyjaciele. Lucyferze, jesteś z nami? Jeśli tak, ojcze, to nas chroni. I ciebie, ja moje też, mój do mojej opiekunie. Jestem w starym kościele. Zakonnic. Ale zajebicie, że to się trzeba podzić dzień, nie? Chyba nie starz mnie. Tak, cześć wszystkim, jesteście tutaj? No, też ją nie martwiłeś, dlatego też się śmiałem. Też, ale... Jesteście tutaj z nami? Jak nazwicie? Widzicie światło? Wyjaśnijcie mi tą sprawę, po co tu jesteśmy? Cześć, Misze. Wytłumaczcie mi, po co tu jesteśmy, teraz, w tym momencie. Nie wiem. Ale coś ma... A widzicie nas? Jasne. Trochę. A kto nas tu przyprowadził? No właśnie.
Po co? Idź. Nie. Idź. To słyszałem chuj. Tak. Na cmentarz? Nie. Ale idź było, no chuj, no. Gdzie mamy iść? Do domu. Ale mi mam do życzenia, zakładaj świąt. Wypij z moją wódkę. Iście do domu. Na szukających mej zguby ześli o potężny lordzie szatanie sprawiedliwość oraz zemstę, przez to niszcząc ich i czyniąc bezbronnymi. Pokieruj ich złość z potworem, dziesięciokrotnie silniejszą. Unicestwi, lordzie szatanie, tych, którzy nienawidzą mej osoby. Przepełnij mą duszę twą piekielną mocą i uczyń silniejszym, abym wytrwał w mej służbie, działając jako przedstawiciel twych poczyniań oraz jako naczynie twej woli. Nie? Dlaczego? A mnie? Diabeł. Powodzenia? A dziękuję. Ale dobrze, fuj, to tak powiedział fuj, nie, bo to samo słyszałem. Diablo na to zasługuje, tak? Zabij się. Tak, to na imię, Adrian. No to zróbcie was. Nie się do was? No właśnie, chyba może nic nie widziałem. Ile osób jest? Bo ci zapalę wam zlicę. Ale się nie da zapalić. Wypalony. Wypalony. Chciałem zapalić wam zlicę, ale... Chyba to się nie da. Ale tak, co mam szacunek? Nie masz kościół i Boga, który spalił naszych ludzi na stosie. Widzicie, co to było? No ale kurwa, powiedziałem ci to, a to przez niego? Tak. Widzicie, co? Ale kurwa. Thank you.
Nie chcesz się ze mną iść? Zamiast u mnie, bo spokojnie. Już to idziemy. Czekaj jeszcze jedno, najważniejsze rzeczy. Ty, ciebie. O kurwa. Patrz na to. To jest tak. Psy wyczuwają, że to jest... Amonie Lucyferze, jak mnie słyszycie? Czy mój oczy demonie opiekunie? Chorą cię na dzisiaj. A was wszystkie duchy przyzywam. Nie zamknąłem rozmowy w ogóle. I chorą cię nad przed ludźmi. Co jeszcze zrobiłem teraz? Otworzyłem bramę. Teraz to po prostu impreza zaczyna. My musimy iść tu. I z tej ścieżki nie możemy za chwilę zboczyć. To jest cmentarz właśnie. Cmentarz jest tam, no, ale my idziemy tu. A czekaj jeszcze jedno, najważniejsze rzeczy. Ty, ciebie. O kurwa. Patrz na to. To jest tak. Psy wyczuwają, że to jest... Amonie Lucyferze, jak mnie słyszycie? Czy mój oczy demonie opiekunie? Chorą cię na dzisiaj? A was wszystkie duchy przyzywam. Nie zamknąłem rozmowy w ogóle. I chorą cię nad przed ludźmi. Co jeszcze zrobiłem teraz? Otworzyłem bramę. Teraz to po prostu impreza zaczyna. My musimy iść tu. I z tej ścieżki nie możemy za chwilę zboczyć. To jest cmentarz właśnie. Cmentarz jest tam, no, ale my idziemy tu. Czekaj, o, czekaj, poczekaj. Piny, słuchaj lasu, nie? Słuchaj się. Roślinę uważaj, bytu. Na to, co świecę tu, nie? Czekaj, o, czekaj, poczekaj. Piny, słuchaj lasu, nie? Uważaj, byku. Na to, co świecę tu, nie? No. To uważaj, nie dotknij się. Czemu? Bo się poparzysz tak jak... Pokrzywa. Rządkiem. Pokrzywa, nie? Wiem. Tu jest pokrzywa. To.
Was Sosnowskiego. No mam wrzątkiem by się pokazał, bąble wychodzą tak z wodą. My jesteśmy cmentarz, wiesz? No, cmentarz. A, weźmy tu. Cmentarz? To może drogą cmentarną. My się spotkamy tam sobie. Aha. Że szybszy skrót. Nie, to jest skrót, to mała droga. To główna droga. Co? Patrzy coś na nas. No. Widzisz to? Zielone oczy. No. Pa. O. Zobaczcie. Pada. Lampka jakaś? Co to kurde było? No nie wiem, ale jest, stoi. Dobra. Gdzie idzie? Zobacz, jakie ma oczy świecące. Gdzie? Rozpuścimy razie. Chodź, Ola. Ola, chodź, to w razie. Pa, muszę patrzeć cały czas. Widzę. Hello. Chyba w pokoju. A widziałeś, jak przeszło. O! Ola, chodź, Ola. Raduję, bo. Marga? Ej, widziałeś to, że to tak było? No. Nagle puk. Nie wierzę. Co to było tej? Ale znikło normalnie w sekundę. A co mam na kamerę? Najpierw w lewo, krzyć. Nie? Halogen. Halogen. Najpierw w lewo. Aż takie oczy było? Nie było zwierzę, nie? Normalnie oczy się... I nagle, ten i nagle znikło. Pum. Jakbyś wstyknął palcami. A ten naprzód daje później ławki. Ale co to była za pana? To było koratkę. Mówisz, że raz niezwykły. Ale widziałeś to, nie? No kurwa, raczej, że tak. Ale ludzie. Ja chyba nagraliśmy to. I najpierw tak, bum. I zaraz ten. Patrzyło się znowu i zaraz zniknął. Ale łapki to obczajmy. Pójdę tyłów. Ja pójdę do przodu. No. Ale kurwa coś dziwnego. Normalnie żółte ślipy, jak to są te. I opal. I to się ruszało. I znikło nagle. Wiem. No i tam ma swoje terytorium. Jakiś może strażnik drogi. Lasu bardziej. Duch lasu może. Ty. Wiesz, co to stało? Te biski udział, że... Ujra coś uwolniła. Tak, bo to nie zamknął. No. No. I coś się uwoliło. Ale jakieś dziwne. No. Co to tylko wody? Stara, jaka zdobycz, kurwa, już na wejściu. Tutaj, nie? Gdzie? Tam, dalej. Tam może dopaść. Co to kurwa było wtedy? Nie wiem, no ty się znasz. Bo to nie był gwiazdok. Za chuja, nie?
Woda szybko i po prostu. Że zawrócimy, ale... Kurwa. To pytanie. Co się nagrało w ogóle? A nie, to jest ta kapliczka. W sumie poświęcona ziemia, żeby być bezpieczni. Co to było wtedy? Aż tak, kurwa! Aż takie wejście? Smoka? I nagle te, nie? To tu wejście smoka było. Najpierw na lewo, znowu u powrót i zaraz zniknięcie, jak automat, nie? Pum! Cały czas ten las! Coś z tym halogenem na tego kota, no tak? Łe. Gdzie jest? On przed chwilą siedział i patrzył w las. O, i znowu. Patrzył w las, dobra. Dobrze nagrywa? Tak. Dobra. Patrzył w las cały czas. Widziałeś, jak to daleko było? No. I taki ruch w tą nagle stronę? Ten? Z powrotem i nagle znikło. Ja mówię, ja i zaczęliśmy spierdalać. O kurwa. No, przecież to było gdzie, ja pierdolę. Chwyc, co ci może zrobić, nie? Na chuj tak idziemy. Falki, to tylko dla samoobrony. Ja cię nie zaatakuję. A ty mnie zaatakujesz, to ja też się nie zaatakuję. To jest jak ciągle. Thank you.
tą chwilę. Ale przewodniku. Czy możemy wejść do lasu? O, i to była tutaj gdzieś, no? O, wyszarłaś! A to jest. Co? Wyszarłaś. Wiem! Stój na chwilę. Co poszłeś? Stój. A to? Przejdziemy w pokoju. Znowu tam widziałem te oczy. To trwała. Dobra. Chodź. Chodziło. To ta mapa, dokładnie, było super. Zobaczę z głównej drogi. O, tu. Ja to jest krzywa. Cmentarz. Myślę, że to jest starszy. Jakiś holmen. To. Tędy. No, labirynt. Chcę uniknąć tej drogi. Nie mam wyjścia. To jest bardzo ciężko być normalny.
Zapamiętaj to. Pan dochodź. Co wrażenie pierwsze? Było trochę przerażenie z tymi oczami tam, bo nie wiadomo co to było. Już tam było tyle tych głosów, że... No.